Dzień dobry, ja nazywam się Zhao Zhug i jestem Chińczykiem i z Pekinu jestem. Przyjechałem do Polski, kiedy miałem 20 lat i teraz już mieszkam w Wrocławiu od 3 lat. Najpierw chodziłem 2 lata na kurs języka polskiego na uczelni i później zaczynam studia na USP i ja studiuję też po polsku, też dużo mi pomaga o językowy. Dowiedziałem się z internetu i szukam właśnie zaocznych studia dla studentów, które najbardziej poleca ludzi. I jednak dowiedziałem się z USP i też pytałem moich kolegów. Oni też mocno polecali tą szkołę, także wybieram tą szkołę jako studia. Najpierw pisałem mailowo do biura międzynarodowego i później ustaliliśmy spotkania i tutaj byłem już osobiście, rozmawiałem z pracownikami biura i potem miałem trochę problem, bo wróciłem do Chin i też kontaktowaliśmy cały czas mailowo, także u mnie nie było żadnego problemu i szkoła, biuro międzynarodowe jest bardzo pomocne dla studentów, moim zdaniem. I jestem zadowolony z tego. Wyższa Szkoła Bankowa jest taka uczelnia, która bardzo jest dużo tych więcej praktyki niż teoria. I to mi się przyda na pewno w przyszłości, bo wcześniej też studiowałem w publicznym Uniwersytecie w Wrocławiu i miałem, moim zdaniem, za dużo praktyki, za dużo teorii na lekcje. I teraz mam zaoczne studia i są więcej praktyki. Mi się podoba, jeżeli chodzi o wykładowcę. No widać, że wykładowcy z tej szkoły mają bardzo dużo doświadczenia ze swojej wiedzy. I też ja oceniam bardzo, bardzo wysokie. Teraz już zaczynałem prowadzić swój biznes w Polsce. Mój pierwszy biznes jest szkoła języka chińskiego i prowadzę w Wrocławiu też. I dlatego wybierałem kierunek zarządzania i myślę, że to jest bardziej przydatne w moim swoim biznesie. Uważam, że ta uczelnia jest bardzo pomocna dla studentów i u mnie przykład było tak, że mam ciężką sytuację, jeżeli chodzi o pobytu i wizę w Polsce, a ze strony szkoły dużo pomagała. Bardzo polecam USP, ponieważ tutaj jest dużo kierunków do wybierania. Szkoła jest pomocna dla cudzoziemców. U mnie nie było problemu. Myślę, że u Was też nie będzie żadnego problemu.